Witamy w kolonii. Halo, halo, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w następnym odcinku z Mrocznych Tajemnic. Tak wygląda moja postać, tak wyglądają zadania, a tak ostatnio zdobyte przedmioty. Dobra, jesteśmy tutaj u przemytników, no bo mam do nich sprawę, A ty, co tu tam robisz? Ty to jesteś Serwin. O, Serwin, do ciebie też mam sprawę, wiesz? Tak, mam coś ciekawego. Gral życia. To wspaniale, ten starożytny kielich podobno kryje w sobie moc nieśmiertelności. Kto jednak chciałby się męczyć w Myrtanie przez całą wieczność? Daj mi ten kielich, a oto i twoja zapłata. Nie mam już nic więcej ciekawych rzeczy chyba. Kilka pytań, coś ciekawego? Nie, to wszystko wiem, handelek. Masz sporo ciekawych rzeczy, masz trochę rudy, która mi się przyda, ale więcej nic. Zejdź mi z drogi! W sumie już chyba wszystkie, poszukiwanie skarbów. 1, 2, 3, 4. No to nie wiem, czy on coś jeszcze będzie chciał. Więcej jest jeszcze tych skarbów? Ankar, dobra. Ty nic, ale tutaj Tangor. Słuchaj, tak. Odzyskałem sextans. Monk już też nie sprawi więcej kłopotów. Świetna robota, chłopcze. Naprawdę spisałeś się wyśmienicie. W moim obozie zawsze będzie dla ciebie miejsce. Kiedy stąd odpłyniemy, mam nadzieję, że będziesz wśród nas. Ja też mam taką nadzieję. Pożyjemy, zobaczymy. Bywaj, przyjacielu. Bywaj, przemytniku. Tangor, ciebie nie można okraść? Nie można za bardzo, możesz mnie czegoś nauczyć. No bo ty masz skrzynie zamknięte na amen, więc chyba ten klucz tylko od ciebie. Serwin, naprawdę nic więcej? Ja nie mam już nic ciekawego, więc w sumie skończyły się rzeczy. A to zadanie jakby póki co cały czas jest. Poszukiwanie skarbu, więc nie wiem, kurde, co ja mam mu jeszcze. Relikwia Danosa, relikwie Inosa, błogosławiony posążek, gral życia. Co ty byś jeszcze chciał? Nieważne, co ty byś jeszcze chciał. Ważne, że trzeba do Miltena skoczyć, bo Milten ma do nas interes. No i moi drodzy, jak widzicie, ja już zmierzam tą tajemną, powiedzmy, ścieżką prowadzącą z okolic bramy nowego obozu tutaj w góry, w terytoria orków, no bo wydaje mi się, że tutaj na mnie powinien czekać nasz kumpel Milten. No, proszę bardzo, mamy naszego maga. Witaj, mój przyjaciel Lester z obozu na bagnie powiadomił mnie o twoich niezwykłych czynach. Jestem pod wrażeniem, stałeś się bardzo potężny. Robię co mogę. Ach, zawsze skromny, co? Spotkałem Gorna. Naprawdę? Gdzie? W ruinach klasztoru, nad morzem. Bawiliśmy się w poszukiwaczy skarbów. Zapewne nie omieszka mi o tym opowiedzieć podczas naszego następnego spotkania. Lester i ja rozejrzeliśmy się trochę po fortecy w górach. Tak, słyszałem. Wygląda na to, że można ci zaufać. Gdzie wasza czwórka zwykła się spotykać? Ach, tu i tam. Spotykamy się w najróżniejszych miejscach. Co tu robisz? Niedaleko stąd leży starożytny kamienny krąg. W jego centrum znajduje się wejście do podziemnej komory. Jakiś rodzaj grobowca? Tak, coś w tym rodzaju. W tym grobowcu znajduje się przedmiot, który chciałbym zdobyć. Szukam kamienia ogniskującego. Powinien gdzieś tam być. Wygląda na to, że obydwaj szukamy czegoś w tym samym miejscu. Dlaczego nie zejdziesz do grobowca i nie zabierzesz tego, czego szukasz? Och, to długa historia. Musiałbym zanudzać cię opowieścią o bardzo dawnych czasach. Śmiało, nigdzie mi się nie śpieszy. No dobrze, po utworzeniu magicznej bariery, która stała się naszym wspólnym więzieniem, jeden z magów zamknął pod ziemią potężny artefakt. Czyżbyś mówił o jednym z pięciu kamieni ogniskujących? Dokładnie, a więc znasz już historię pięciu kamieni? Tylko mi nie mów, że ty też szukasz tego kamienia. Nie, nie interesuje mnie kamień ogniskujący. Szukam pewnego talizmanu orków. Artefakt jest w jakiś sposób chroniony? Tak. Strzeże go potężne zaklęcie. Pierwszy rabuś, który spróbuje go zabrać, będzie przeklęty i zostanie skazany na wieczną egzystencję jako ożywieniec. Od tej pory po wsze czasy sam stanie się strażnikiem kamienia, który próbował ukraść. Czy istnieje jakiś sposób na uniknięcie klątwy? To już nie będzie potrzebne. Kilka lat temu jeden z magnatów polujący dla rozrywki na orków okazał się na tyle bezmyślny, że zszedł do grobowca. Teraz on jest strażnikiem spoczywających pod ziemią skarbów. A co z twoim talizmanem? Jestem przekonany, że jego poprzedni właściciel wykorzystywał go do ochrony przed rozwścieczonymi orkami. Jeśli mam rację, ten talizman może się okazać niezwykle przydatny.
Zatem powinniśmy wspólnie przeszukać ten grobowiec. Ty znajdziesz swój talizman, a ja mój kamień ogniskujący. W porządku, ale jest pewien mały problem. Problem? Tak, strażnik podziemnej krypty. A nie można go po prostu posiekać na drobne kawałeczki? To nie będzie takie proste. Ten ożywieniec zdaje się być niezwykle odporny na działanie zwykłego oręża. Niech zgadnę, pewnie masz jakiś plan, jak go pokonać, tak? No cóż, mam pewien plan, ale nie jestem w stanie sam go wykonać. Zamieniam się w słuch. Mam przy sobie magiczny zwój z niezwykle potężnym zaklęciem. To zaklęcie natychmiast niszczy wszystkich ożywieńców znajdujących się w okolicy. Zatem dostanie się do grobowca powinno być dziecinnie proste, prawda? Niezupełnie. Obawiam się, że nasz przeklęty strażnik nie jest już sam. Wygląda na to, że rabusie, którzy przyszli po nim, mieli równie mało szczęścia, co on sam. Pewnego razu zszedłem na dół i mało brakowało, a postradałbym życie. Jeden człowiek nie sprosta wszystkim przeciwnikom. Daj mi ten magiczny zwój i razem zajmiemy się tymi ożywieńcami. Ha, miałem nadzieję, że to powiesz. Niestety mam tylko jeden zwój. Wykorzystaj go przeciw strażnikowi. Pozostałe ożywieńce można zabić zwykłym orężem. Rozumiem. No dobrze, którędy do tego kamiennego kręgu? Chodź za mną. Dobra, czyli tak, to co było, czyli to i śmierć ożywieńcom. Moi drodzy, no już tutaj nie ma za bardzo tych innych umarłych, nieumarłych, bądź chyba lepsze słowo to jest nieumarłych, bo ja je zabiłem, więc Milten, nie cykaj się. No i jesteśmy. Ten tunel prowadzi wprost do grobowca. Zatem ruszajmy. Pora złożyć wizytę strażnikom. No właśnie, tutaj więcej strażników być nie powinno raczej, więc luz. Oj, 2500 expa, dziękuję bardzo. Klucz i talizman orków. Dobrze, widzę, że znalazłeś talizman. Proszę, weź go. Taka była umowa. Dziękuję, przyjacielu. Nigdy nie zapominam o ludziach, którzy mi pomogli. Wrócę teraz do starego obozu. Może tam się jeszcze kiedyś spotkamy. No pewnie wrócisz, taką mam nadzieję, że ten stary obóz jeszcze nie został zaatakowany, a jeśli tak, no to lipa. Kodu nie znam. Proszę bardzo, kamień mamy, bryłka rudy trochę wpadło, no i spoko. Czy tutaj coś jeszcze zostało? Tutaj nic więcej nie ma, zatem trzeba otworzyć tą skrzynkę. Dobra, moi drodzy, kogoś pogięło z tymi kodami do skrzyń. Lewo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. Chyba kiedyś był kod prostszy. Kula ognia, eliksir, uzdrawiający, bryłki, piwo, wytrych. To zgarniamy, dziękujemy, proszę bardzo. No i co, moi drodzy, wydaje mi się, że teraz niegłupim pomysłem byłoby pójście i zostanie magiem ognia, bo tak bym chciał. Kamień pod kręgiem, proszę bardzo. Ucieszy się. No to mamy chyba wszystkie. Mam jeszcze towarzysza pradawnych 7 kroków. Kowal Argon, to też zrobimy. Tylko że najpierw zostańmy tym magiem. No i moi drodzy, proszę bardzo, biegnę tutaj do siedziby magów. Mogę zostać nim, więc w sumie niezłą karierę zaliczyłem. Byłem strażnikiem obozu przed kopalnią, zostałem przywódcą obozu przed kopalnią, a teraz zostanę magiem. Zebraliśmy się tu dzisiaj, aby przyjąć do naszego grona nowego sługę ognia. Teraz złożysz przysięgę ognia. Przysięgam na wszechmocnych bogów. Przysięgam na wszechmocnych bogów. Przysięgam na potęgę świętego ognia. Przysięgam na potęgę świętego ognia. Że ma wiedza i me czyny teraz i na wieki stanowić będą jedność z płomieniem. Że ma wiedza i me czyny teraz i na wieki stanowić będą jedność z płomieniem. Dopóki me ciało nie powróci do królestwa Beliara, gdy płomień mego życia wygaśnie. Dopóki me ciało nie powróci do królestwa Beliara, gdy płomień mego życia wygaśnie. Wygłaszając słowa przysięgi, zostałeś po wsze czasy związany ze świętym ogniem. Noś tę szatę na znak tego przymierza. Przyjmij tę runę jako znak przychylności Inosa, oby cię chroniła podczas marszu przez twą ścieżkę życia. Dla każdego magicznego kręgu powstała księga opisująca jego zasady. Powinieneś je uważnie przestudiować. Wiedza to potęga. Weź księgę pierwszego kręgu i przeczytaj ją uważnie. Zrozumiesz naturę ogń.
ognia. Niech ogień rozświetla twe życie. Odsuń się. Za potęgę magii! Tak jest, za potęgę. Proszę bardzo, dostałem szatę ognia, dostałem ognisty pocisk, dostałem pierwszy krąg magii, proszę bardzo. Ja już umiem, potrafię posługiwać się pierwszym kręgiem, więc wiecie, nie zrobiliście mi jakiegoś, nie wiem, super tutaj, super przysługi. Za potęgę magii! Tak, tak. Dobra, lepszą szatę, czemu by nie, drugi krąg magii, znaczenie, wyjaśnij mi znaczenie magicznych kręgów. Oczywiście. Kręgi symbolizują twój udział w magicznych mocach. Symbolizują wiedzę, umiejętności i poznanie magicznych zaklęć i formuł. Musisz ukończyć każdy krąg, zanim wolno ci będzie przystąpić do następnego. Czeka cię wiele godzin ćwiczeń. To trudna droga, z której łatwo zboczyć, ale nagroda warta jest poświęcenia. Za każdym razem, kiedy awansujesz do kolejnego kręgu, poznasz nowe, potężniejsze zaklęcia. Oczywiście magiczne kręgi to coś więcej niż tylko mocniejsze czary. To istotna część twojego życia. One zawsze będą z tobą. Uczyń je częścią siebie. Pojmując ich potęgę, pojmiesz potęgę siebie samego. Potrzebuję większej mocy magicznej. Pokażę ci, jak zwiększyć twoje zdolności. Okej, okay, na razie tego nie potrzebuję. Co bym chciał? 16 punktów. Mogę się nauczyć kolejnego kręgu, więc zróbmy drugi. Jestem gotowy do przystąpienia do drugiego kręgu. Poznałeś już magiczną naturę języka runicznego. Teraz zgłębisz jego tajniki. Po przystąpieniu do drugiego kręgu poznasz silniejsze zaklęcia ofensywne oraz tajemnice magii uzdrawiającej. Musisz się jeszcze wiele nauczyć, zanim dane ci będzie poznać prawdziwe oblicze magii. Wiesz już, że runy mogą być wykorzystywane do chwili wyczerpania twoich własnych pokładów siły magicznej. Jednak zanim przystąpisz do działania, zastanów się nad celem, jaki ci przyświeca. Moce, którymi będziesz dysponował, mogą nieść śmierć i zniszczenie. Ale prawdziwy mag wykorzystuje swoje zdolności tylko wtedy, gdy jest to absolutnie niezbędne. Kiedy w pełni uświadomisz sobie ten fakt, zrozumiesz prawdę kryjącą się za magią runiczną. Tak, tak. 20 punktów. No to już jest sporo. Nie, dobra. Zmieniamy. Tutaj co mam? Dwa pancerze, dwa stroje cienia mogę jakiś sprzedać. Szatę ognia mam jedną, ale też znalazłem kiedyś taką lepszą zbroję, szatę. A może ta była? A, tutaj zdobiona szata ognia, no i mam szatę ognia. Dobra, tutaj nic więcej mnie nie czeka. To co mogę jeszcze spróbować, napoje z rudy. Tutaj chyba je się tworzy, nie? Damarok. Tak, tak. Ty, kurde, zająłeś mi stół alchemiczny, wiesz? To niedobrze. Tutaj Miltena nie ma, tutaj jest dwóch magów, Torres. Tak, tak, co słychać w świecie magii i Rodriguez. Czy ja mogę was pobić? Przepuść mnie. To jest dosyć istotne pytanie, na które chcę poznać odpowiedź. Mogę. Rodriguez nic nie ma, ale stary, a masz. Piąty mądrość bogów, czwarty monety. No cóż, potem was nie będzie. No i cóż, amulet dębowej skóry, monety, kolby. Jeszcze tego pożałujesz. Wiesz co, jakoś wątpię. Wszyscy mi to mówią, nikt nie miał racji. Proszę bardzo, drugi krąg, tutaj mądrość bogów, kolejne, szósty krąg magii. No nic ciekawego bym powiedział. A tam u tego, czy Koristo mnie spali? Nie wiem, który z nich może umrzeć. Znaczy Koristo pewnie nie może. No i po wszystkim. O, świetnie. A Koristo? Ty jesteś taki ciekawy, czy cię można. Nie można. Ale mam ochronę przeciw ogniu, mocną. Dobra, to ja wczytuję grę i widzimy się przy jakimś stole alchemicznym. Nawet nie. Moi drodzy, tutaj jestem przy alchemiku, bo u niego to będę była mógł. Uczciwa walka. Nie mam do ciebie żalu, że mnie powaliłeś. Tak, tak.
Przykro mi, ale muszę cię zabić. Zostaw mnie w spokoju. Okej, no i moi drodzy, chyba go zabiję, bo w sumie na tym chyba polega w ogóle całość tutaj, więc to zrobimy. No i skoczymy do alchemika oczywiście stworzyć tą miksturę. Rost. Dobra, wygrałeś! Nie wiem, czy trzeba było go zabijać, czy nie. Kurde, okazało się, że chyba tutaj trzeba ludzi po prostu zabijać, bo myślałem, że normalnie ci, którzy po prostu są do zabicia, to chyba w gotiku po prostu umierali, bo byli na czerwono i padali od razu. Chociaż w sumie nie, bo Neyraz nie padał. Ale tak trzeba było go zabić. Dobra, moi drodzy, jesteśmy tutaj. Cześć, Popo. A ty co tutaj robisz? Kazmir! Może zapomnimy o nas. Słuchaj, coś ciekawego? W końcu mogę odpocząć i to dzięki tobie, przyjacielu. Okej, czy on tutaj się znajduje, a ja się zastanawiałem gdzie. Dobra, napój z magicznej rudy. To chyba to. Mogę coś tu zrobić? Mniejszy ekstrakt z rudy. Większy ekstrakt z rudy. Właśnie, coś uważyłem. To jest to. Punkty nauki plus 40. Ło! Ło! Szacun, spoko, dobra, ej, to zrobimy tutaj jeszcze w przyszłym odcinku pewnie, albo w sumie, kurde, tyle tego, zróbmy to. Zróbmy to, a ja po drodze odwiedzę chatę przy kawalornie. Czy nie mogę? Ej, co jest? Bez jeden mogłeś ty przy stole jednym, tak? Jeden mogłeś, więcej nie. Dobra, do nic. Lecimy do tego, do nowego obozu teraz. No i moi drodzy, proszę bardzo, jestem już przy naszym kowalu. No i mogę wydać w końcu, bo on chyba właśnie 40 punktów nauki chciał. Mistrzostwo. Tajemnica wspaniałego ostrza tkwi w jego rdzeniu. Spójrz na to. Stary, co ty pokazujesz? Kurde, mam sobie wyobrazić? Czy o co chodzi? Ostrze wygląda zabójczo wspaniale, jednak jest zbyt miękkie przy niezwykle twardym rdzeniu. Kiedy będziesz wykuła własną broń, pamiętaj, aby rdzeń wykonać z miękkiego i giętkiego materiału. Kiedy rdzeń będzie już gotowy, pokryj go warstwą po warstwie twardym stopem, a wtedy przekonasz się, że twój oręż jest prawdziwym arcydziełem. Żeby wykonać tą techniką jednoręczny miecz, musisz posiadać 4 ostrza, 8 prętów i 3000 bryłek rudy. Aby wykonać dwuręczny miecz, jeszcze więcej. I w końcu tą techniką... topór musisz posiadać 8 ostrzy, 16 prętów i 8000 bryłek rudy. Teraz ci pokazałem już całą swoją wiedzę. Pamiętaj jednak, że nawet najwspanialsze ostrze w rękach niewprawnego szermierza jest tylko nieporęcznym kawałkiem żelaza. Dziękuję ci, Argonie, za twoje nauki. Nigdy nie zapomnę tego, co dla mnie uczyniłeś. Bywaj, chłopcze, i uważaj na siebie. No już, zejdź! Kowal Argon, no i bieżące misje, no i tyle, nie? Spróbujmy wykonać ten topór, bo chyba mogę go wykonać na kowadle, tak? Wykuj własny dwuręczny topór. Okej, okay. I to chyba to. Miecz jednoręczny, dwuręczny miecz z rudy, własny jednoręczny, dwuręczny topór. Przygotowałeś się, patrz. Czekasz, okej, okay, spróbujmy. Nałóż rudę. W lewo, w prawo. No i co, naostrzyłem się, patrz. Serio? Co to jest za jakaś porażka, ej. Ja chcę wykuć własny dwuręczny topór. Czyli nie mogę. No nie wiem, coś się zbugowało, ale wam to na pewno jeszcze pokażę. Dobra, tak wygląda moja postać. 40 punktów. Stworzę kolejny napór z rudy, bo mnie stać, czemu by nie. Pójdziemy potem do towarzysza, bo może faktycznie trzeba będzie ze skrzypkiem trochę pobiegać. No i może oddamy te kamienie zaraz też tutaj Saturasowi. No i wydaje mi się, że w przyszłym odcinku skoczymy do pradawnych i wykonamy ich wątek, żeby jeszcze w tym rozdziale, póki mamy tutaj Saturasa. Więc robię krótkie cięcie i widzimy się pewnie u skrzypka, albo razem ze skrzypkiem przyjdziemy do Saturasa. No i moi drodzy, jesteśmy po cięciu, ja zmierzam do skrzypka, no ale stwierdziłem, że jeszcze tutaj na arenie powalczę sobie, oczywiście pojedynek na arenie, 50, nowy zawodnik, czy jestem zainteresowany, oczywiście, że tak,
Super. Dobra, to co tu w ogóle menu, nie chciałem odpalać menu. Co to za nowy zawodnik będzie? Ketonal! Ale nazwy tutaj się pojawiły. O, elegancko, dobra. Szept burzy mamy, zgarniamy. Cudowna sprawa. 570 doświadczenia, super. No i moi drodzy, to co wam jeszcze pokażę, to to, że ja faktycznie zdążyłem zrobić przerwę z nagrywaniami. Chcę przejść. Dwa ekstrakty z rudy, więc proszę bardzo, je sobie teraz wypiję. No i proszę, no to jest genialne. 81 punktów umiejętności, które moi drodzy zainwestujemy w kolejny krąg magii, no i pewnie w broń dwuręczną, no bo chciałbym tych kręgów jak najwięcej tutaj zdobyć. No potem pewnie się Uxardasa będziemy uczyli, tego ostatniego. No chodźmy na razie do skrzypka, potem ze skrzypkiem pójdziemy do Koristo. No i potem jeszcze chyba zaliczymy obóz przed kopalnią, a na końcu do Saturasa, żeby mu oddać te zadania. Ale nie zaczynamy kolejnego rozdziału, bo jeszcze w tym, w kolejnym odcinku udamy się do pradawnych. No i jestem już w zamku, jak widzicie też na zielono tutaj się podświetlają inni, tutaj biegnie za mną skrzypek. Na zielono się podświetlają, no bo faktycznie jak dołączyłem i zostałem znowu magiem ognia, no to cały stary obóz jest do mnie nastawiony na zielono. Super, skocz skrzypek, skrzypek. Mam nadzieję, że kiedyś do mnie zagadasz. Koristo, za potęgę magii! A no tak, tak, trzeci krąg. Możesz mnie wprowadzić w Argana trzeciego kręgu? Trzeci krąg to jeden z najważniejszych etapów w życiu każdego maga. Przystępując do niego, przestajesz być uczniem. Zaszedłeś już bardzo daleko na ścieżce magii. Potrafisz posługiwać się runami. Ta wiedza posłuży za fundament twojej dalszej nauki. Używaj magii runicznej świadomie i z rozwagą. To, czy z niej skorzystasz, czy nie, powinno zależeć wyłącznie od ciebie. Wybór, którego dokonasz, musi być ostateczny. W magii nie ma miejsca na wahanie. Wyobraź sobie wyraźnie ścieżkę, którą chcesz kroczyć, i ponieś wszelkie konsekwencje swojego wyboru. Świetnie, czwarty, lecimy z czwartym. Jestem gotowy do przystąpienia do czwartego kręgu. Ukończyłeś już pierwsze trzy kręgi. Nadeszła pora, byś zgłębił prawdziwą naturę magii. Magia runiczna jest zaklęta w kamieniu. W końcu runy to fragmenty magicznej rudy. Tej samej rudy, która wydobywana jest w kopalniach. Z pomocą bogów runy nasycane są magią w naszych świątyniach, stając się narzędziem naszej potęgi. Z twoją znajomością magii runicznej, cała wiedza zgromadzona przez wszystkie świątynie w tym królestwie stoi przed tobą otworem. Nauczyłem cię wszystkiego, co sam potrafię. Pamiętaj, poznanie natury magii jest kluczem do poznania natury potęgi i władzy. Kurde, to słabo, skoro wszystkiego mnie nauczył, mamy tylko 4 kręgi, a jest 6, więc, ale 36 punktów wolnych, nie mam nic więcej. Słuchaj skrzypek, może pójdziemy do Torusa, może Torus nas nauczy dwuręcznej, zobaczymy, skoro jestem magiem, nie wiem czy będzie uczył, ale skrzypek, jak mógłbyś, tylko się weź nie zabij, stary, bo trochę mi przykro, jak się na ciebie patrzę. Jesteś na dole? O ty kurde, zaskoczyłeś mnie naprawdę. Totalnie mnie zaskoczyłeś. No i moi drodzy, też tutaj widzę, że proszę bardzo, będę mógł tego strażnika pobić, ale to w przerwie między nagrywaniami, bo czasem trzeba ładnie operować. Witaj. Tutaj, żeby mnie nie zaatakowali po prostu. Kurde, ej. Nie, żeby mnie nie zaatakowali z kuszy. W takim razie, skoro mnie ten Torus nie chce uczyć, no to musimy się udać do obozu przed starą kopalnią i tam się pobijemy. Tylko ja tego skrzypka znajdę i już się tam widzimy. Moi drodzy, jestem tutaj w obozie przed kopalnią i kurde, zapomniałem, czy ten gościu ma dla mnie pancerz? Tak, przywódca ci pasuje, dobry szef powinien mieć twardy, być twardy jak kowadło i zdecydowany jak młot. Oczywiście tempoty nie miałem na myśli, dobrze się stało, że Kazmir odszedł. Moja zbroja już gotowa? Ależ oczywiście, zrobiłem ją na szybkiego, ale trzeba przyznać, że nieźle mi to wyszło. Dobra, dawaj ją. Jak to? Myślisz, że ci oddam ją za darmo? Najpierw zapłać 1800 brojek rudy. Co? Przecież dostałem tę zbroję od Kazmira, a za prezenty się nie płaci. Nie, Kazmir siedział 2 dni, żeby zrobić tą cholerną zbroję. Co ja jestem? Służka Danosa? I tak niska cena jak cholera, więc albo dajesz rudę, albo spadaj. Dobra, kupuję tę zbroję. W końcu mam na piwo, nawet na kilka, hehe. Sprawdźmy tą zbroję. To jest ciężka zbroja strażnika kopalni. Inny kolorek chyba niż tą, co miałem. Czy ona jest jakaś lepsza? Nie. Zbroja rycerza jest naprawdę the best. Chodźmy jeszcze tutaj się nauczymy tutaj skilla, jeśli chodzi o miecz dwuręczny. No i pójdziemy do magu wody.
No i zobaczymy, bo jeszcze trochę czasu tego odcinka zostało, ale coś wymyślę. Dobra, Cloud, ty chyba uczysz. Tak, ta, nie, ty nie uczysz. Przepuść mnie! Gdzie jest ten gościu, co uczył? A, wyście już chyba poszli, nie ma go tutaj? To znaczy, że gdzieś jest u siebie. Kurde, bo mi się to nie podoba, bo chciałem się nauczyć tej dwuręcznej. A tutaj wychodzi na to, że trochę lipa. Pogadajmy lepiej o czymś innym. O, jest, Bart. Ty uczysz, nie? Tak jest. Plus 15. Świetnie. I jeszcze mam tyle skilla. Mam 21, więc jeszcze mogę się nauczyć. Ale to już jest drogie. No ale mam 70, miecznikiem jestem. No 70 już jest niezły skill. Dobra, ile teraz kosztuje dalej? 15, no będę musiał to ogarnąć. Choć skrzypek, idziemy do Saturasa. No i tam oddamy te kamyczki, które zdobyliśmy. Oczywiście robiąc tak, że nie rozpoczniemy kolejnego rozdziału. No i moi drodzy, proszę bardzo, docieram tutaj do magów wody. Tylko pamiętam cały czas, żeby wyrzucić tutaj jedną notatkę, zmurszałą stronicę, to jest chyba to. Bo tak, to formuła jakiej, nie, formuła jakiegoś zaklęcia. To muszę wyrzucić, bo nie wiem czemu, ale Saturas cały czas do mnie o to podbija. Więc słuchaj, Saturas, tutaj mamy wszystko. Gadamy z tobą, ale nie zaczynamy kolejnego rozdziału. Tak, tak, za potęgę. Znalazłem kamień ogniskujący. Znalazłem kamień ogniskujący w kanionie troli. Na dobry początek wystarczy. Nieźle sobie radzisz. Musisz jeszcze odnaleźć 3 pozostałe kamienie. Ruszaj w drogę. Nie zostało nam zbyt wiele czasu. Znalazłem kamień ogniskujący w górskiej fortecy. Świetnie. To już drugi kamień, który nam przynosisz. Jesteśmy już znacznie bliżej naszego celu. Nie ustawaj w wysiłkach. Potrzebujemy jeszcze 2 kamieni ogniskujących. Znalazłem kamień ogniskujący w ruinach starego klasztoru. Spotkałem tam Gorna, tego najemnika. Pomógł mi w poszukiwaniach. Niesamowite. Mamy już 4 kamienie ogniskujące. Brakuje jeszcze tylko jednego. Oddałeś naszej społeczności nieocenione usługi. Jeśli uda ci się odnaleźć ostatni z kamieni, wkrótce będziemy znów na wolności. Tata, no to słuchaj. Znalazłem kamień ogniskujący pod kamiennym kręgiem. Wspaniale. Mamy już wszystkie 5 kamieni. Nie wiem, jak będziemy ci się mogli odwdzięczyć. Jestem twoim dozgonnym dłużnikiem. Pójdź teraz do Riordiana. On da ci chociaż skromną namiastkę nagrody za twoje wysiłki. Porozmawiaj również z Kronosem, strażnikiem Rudy. Od niego dostaniesz kolejny wyraz naszej wdzięczności. Obyś wrócił cały i zdrowy. No i właśnie, nie zaczynamy kolejnego rozdziału, co mnie bardzo cieszy. Tutaj jak to wygląda? Poszukiwanie kamieni, okej. Misje tutaj zakończone. Kamień pod kręgiem ze starego klasztoru, z fortecy, z kanionu troli. Obóz przemytników zakończony. Bieżące misje, poszukiwanie. Teraz mam ich odwiedzić. No i proszę bardzo, kowal, poszukiwanie skarbów. No całkiem ładnie mi się tutaj wyczyściło. Nie chcę zaczynać kolejnego rozdziału, bo tak jak powiedziałem, głównie zależy mi na tym, żeby jeszcze skoczyć do pradawnych i za potęgę magii. Tak, tak. Saturas powiedział, że masz dla mnie nagrodę. A, chodź, chodź. Nasz przywódca opowiedział mi o twoich bohaterskich czynach. Cały nasz obóz, ach co ja mówię, cała kolonia powinna ci być dozgonnie wdzięczna. Przyjmij tę skromną nagrodę w uznaniu twoich zasług. Dziękuję bardzo. Ja tych magów też okradnę, żebyście byli całkiem świadomi wszystkiego. Zresztą tutaj też te książki wszystkie zgarniam. Nie będę się tutaj cackał, proszę bardzo. No i jeszcze Kronos, tak? No to chodźmy do Kronosa. Jeszcze mu oddamy. I tak jak powiedziałem, w przyszłym materiale zamierzam skończyć wątek pradawnych. Po 2 stronach, oczywiście najpierw pokażę wam tą stronę Inosa, bo pisaliście mi, że w zależności od tej decyzji przy tej Elinie, czy Elinę, jak ona się tam zwała, jedyna kobieta u pradawnych, no to w zależności od tego, co jej odpowiemy, jak tam wykonamy zadanie, to albo pomagamy Inosowi, albo Beliarowie, czy po taką wybieramy ścieżkę. Wybraliście Beliara w ankiecie, ja jeszcze sprawdzę wyniki, jak to wyglądało i podsumuję. I ta, która wygrała, opcja będzie pokazana jako druga, no i ona będzie jakby opcją, którą de facto zakończymy tą grę, tak? Ale chcę wam pokazać 2. Dobra.
Saturas powiedział, że masz dla mnie nagrodę. Jako strażnik rudy, chciałbym podarować ci część naszego urobku jako nagrodę za zasługi dla nowego obozu. Mam nadzieję, że zrobisz z tej rudy równie dobry użytek jak my. Okej, i Kronosa nie można pobić, także od niego mogę coś, jego rzeczy co najwyżej z nim pohandlować, ale pobić go nie mogę, jest nieśmiertelny. Dobra, co my tutaj mamy? Tak, astronomia. Nic nie dało. Zmurszała strunica, nie wiem o co chodzi. Dobra, drugi krąg magii. To sobie wszystko przeczytajmy, sprawdźmy, czy może jakiegoś ekstra gdzieś dostanę. Jeśli nie, no to dobra. Czwarty krąg magii, też nic. Magia teleportacji, Arcanum Golum. Proszę bardzo, to jest o golemach traktujące. No, mam, widzę, że duble tych książek, więc trzeba będzie się tych dubli pozbyć. Oczywiście sprzedając je temu gościowi, co jest obok Kavalorna, no bo od niego dostanę rudę, która jest mi potrzebna, bo może znowu jakiś napój stworzę. Do tej pory te napoje, które tutaj widzieliście dwa na początku tego odcinka, no i ten jeden, który stworzyłem wcześniej, no to o, opis jakiegoś rytuału, zaklęcia. To zostaje, na razie to nic więcej tutaj nie mam, ja się dowiem, do czego to jest potrzebne. Sprzedawałem po prostu te jointy, które dostałem, nie wiem, czy to były zielone nowicjusze. W każdym razie bardzo dużo tego miałem od Kazmira, no i bardzo dużo tego sprzedałem. To chyba były zielone nowicjusze. One są warte 8, a tak naprawdę po 4 chodziły, nie? Dobra, ostatni cios, tak to wygląda. Tutaj udało mi się zakończyć tą misję, co mnie bardzo cieszy. Tak wyglądają zadania, no i droga 7 kroków, teleport, będziemy i pradawni będziemy robić w kolejnym materiale. Towarzysz, widzę mi tutaj skrzypek, nic nie odpowiada, więc niestety jeszcze z tym trochę poczekamy. Kowal, Argon, nie wiem w sumie, wydaje mi się, że wszystko zrobiłem, ale coś musi być tutaj jeszcze więcej. No i alchemik gdzieś zniknął, nie mam pojęcia gdzie on jest, ale go tam nie było jak robiliśmy ten wywar ostatnio. Tak też wygląda moja postać na chwilę obecną, no a tak też wyglądają ostatnio zdobyte przedmioty. O, napoje potęgi, ej, no to kurde, to wypijmy może, bo już wam pokazałem jak wyglądam, a w sumie wyglądam jeszcze lepiej zaraz. Dobra, wszystko? Wszystko. No i proszę bardzo, tak teraz wyglądam, zręczność 30, chyba łuk mogę zmienić nawet. Proszę bardzo, proszę bardzo. I to jest max, czyli podmuch wiatru, to jest coś teraz noszę. O, fajnie to się prezentuje. Czyli jeszcze raz, tak wyglądają statystyki mojej postaci. Ja za dzisiaj bardzo serdecznie wam dziękuję, mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeśli tak, pamiętajcie o skomentowaniu, zrobimy łapki pod odcinkiem, suba. No i przyszłym materiałem ruszamy do pradawnych. Dzięki, cześć.